W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku poznaliśmy laureatów trzeciej edycji show Echa Dnia Talent Skarżyski 2017. Pierwsze miejsce zdobył zespół DOBA, wcześniej DOBA Czadu. Występy oceniali tancerka Kamila Drezno, muzyk Łukasz Sobiera i Przemysław Król z Miejskiego Centrum Kultury. Powtórzyli sukces w rokowym stylu. Czujemy się fantastycznie. To zaszczyt, że znów udało się wygrać w talencie Skarżyski. mówił tuż po odebraniu nagrody, Dominik Kopeć z zespołu DOBA, który w 2015 roku również. Zwyciężył w show Talent Skarżyski. Grupa otrzymała nagrodę 750 zł od Konrada Kroniga, prezydenta Skarżyska, a także awans do półfinału. Talentu Świętokrzyskiego, gdzie zaprezentują się laureaci z całego regionu już 26 stycznia w Kieleckim Centrum Kultury. Myślę, że za spółgodnie będzie reprezentował Skarżysko. Nasze miasto, jak i ościenne gminy, kryją wiele uzdolnionych ludzi, którzy z pewnością zamieszają w wojewódzkim finale. Mocno trzymam za nich kciuki, przyznał prezydent Kronik. Urząd Miasta ofundował nagrody dla laureatów. Poza dobą na scenie przed jurorami i publicznością prezentowali się Tomasz Noworycki, Angelika Rothstein, Hanna Dołowy, Inga Kasińska, Patryk Sieczka, Oliwia Jarosz, Dominik Żak, Oliwia Kowalicka, Bianka Warwas oraz duet Paulina Ulewińska i Tomasz Głuch oraz Błąd Systemu. Podczas finału występ solo przedstawił Mateusz Zatorski, który otrzymał nagrodę specjalną, wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez poseł do Parlamentu Europejskiego Beatę Gosiewską. Drugie miejsce i 650 zł zdobyła wokalistka Oliwia Jarosz. Tym razem dziewięciolatka oczarowała publiczność wspaniałym wykonaniem szyby z musicalu Metro. Trzecie miejsce i 550 zł zdobył Tomasz Noworycki, laureat talentu z 2016, który wystąpił w duecie z gitarzystą Robertem Wędelskim. Panowie ponownie zaprezentowali utwór z repertuaru zespołu drzem. W tanencie skarżyckim tak naprawdę nie było przegranych. Każdy z pozostałych finalistów otrzymał nagrodę w wysokości 100 zł. Laureatom gratulowała także dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyna Michnowska-Małek, która już kolejną edycję wspiera talenty. Przed nami kolejne emocje z udziałem skarżyckich artystów. Doba w półfinale, a Oliwia Tomasz-Noworycki wraz z Robertem Wędelskim Wezmą udział w ćwierć finale talentu świętokrzyskiego. Dołączą do nich wokalistka Inga Kasińska i akordonista Dominik Żak, którzy otrzymali od jurorów dzikie karty. Finał już w niedzielę 11 lutego w Centrum Kongresowym Targu w Kielce. Wszystkim wykonawcom gratulujemy.